Es ist eine Freude, wieder an diesem schönen Tag zusammen zu sein. Jest to naszą wspólną wielką radością, aby w tym pięknym dniu znowu być razem zgromadzeni. God's word for us. A przed nami znajduje się Słowo Boże. We had the Friday and then taught us how to verkünden heute Morgen. I mieliśmy również udział w tej radości dzisiaj do południa ogłaszać śmierć naszego Pana. Nun gibt er uns auch Gelegenheit, sein Wort zu betrachten. I teraz daje on nam również sposobność, aby rozważać jego słowo. Wir wenden uns nach Johannes, Kapitel 6. I zwróćmy nasze oczy do Ewangelii Jana, do 6 rozdziału. Wir lesen die ersten 13 Verse. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Przeczytamy pierwszych 13 wierszy. Ewangelia Jana, 6 rozdział, od 1 wiersza. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wir sehen unseren Herrn hier in Galiläa. Oglądamy tutaj naszego Pana będącego w Galilei. Er steht auf der anderen Seite des Sees von Galiläa. I w dodatku oglądamy go na drugim brzegu tego Morza Galilejskiego. Und steht sofort dabei oder von Tiberias. I od razu jest dodane, czyli Tyberiackiego. Die Gegend war von den Juden als Galiläa bekannt. Ten rejon był nazywany przez Żydów Galilea. Aber sie waren unter dem römischen Joch und dieser See wurde dann auch nach dem römischen Kaiser genannt. Ale ponieważ znajdowali się pod okupacją rzymską, to również i to jezioro było nazwane według imienia cesarza rzymskiego. Wir werden oft in der Schrift ermahnt oder erinnert, wie die Sache eigentlich war und was der Zustand des Volkes war. Bardzo często w piśmie przypominane jest nam, jaki był stan tego narodu. Sie waren nicht mehr ein freies Volk. Oni już nie byli narodem wolnym. Eine große Volksmenge folgte dem Herrn Jesus. I bardzo wielkie mnóstwo ludu, tłum wielki, szedł za Panem Jezusem. Aber es war hauptsächlich, weil sie Zeichen sehen wollten. Ale głównie z tego powodu, że oni chcieli oglądać jego znaki czy cuda. Heutzutage möchten manche auch Zeichen und Wunder sehen.
W dzisiejszych czasach też jest wielu takich, którzy chcą tylko oglądać znaki i cuda. Wir finden in der Schrift, dass Zeichen und Wunder gegeben wurden für einen besonderen Zweck. My czytamy w Piśmie Świętym, że znaki i cuda były darowane ludziom w ściśle określonym celu. Gott wollte bezeugen, dass etwas von ihm war. To właśnie Bóg chciał poświadczyć, że ta sprawa pochodzi od Niego. Man sieht viele Zeichen und Wunder zur Zeit, als Israel aus Ägypten durch die Wüste ging. Oglądamy wiele znaków i cudów, gdy Izrael wychodził z Egiptu, a następnie przechodził przez pustynię. Und von dem hörten auch die Kananiter schon. I o tych wszystkich rzeczach usłyszeli również wszyscy mieszkający w Kanaanie, Kananici. Rahab im Buch Josua erwähnt dies. I w Księdze Jozuego o tym wspomina właśnie Rahab. Dass die Kananiter schon von diesen großen Wunder, die Gott für sein Volk getan hatte, gehört hatten und sie fürchteten sich. Ona mówiła, że właśnie Kananejczycy słyszeli o tych wielkich cudach, jakie Bóg czynił dla swojego ludu izraelskiego i oni wszyscy bali się tego. Diese Frau warf sich dann auf die Gnade Gottes und wurde erhört. Ta niewiasta całkowicie teraz spoczęła na łasce Bożej i ona została wysłuchana. Zur Zeit der Propheten Elia und Elisa gab Gott auch manche Zeichen und Wunder. Również i za czasów życia proroków Eliasza i Elizeusza Bóg darował też, że były widziane niejedne z cudów. Israel war far weit von Gott. Izrael oddalał się od Boga. Die goldenen Kälber waren gemacht worden. A te złote cielce zostały uczynione. Und auch war die Religion des Baals ins Land eingeführt. Również i wprowadzili do swojego kraju religię Baala. Und Gott bewies, dass Jehova Gott war. A Bóg dowiódł tego, że to On jest Bogiem Jehową. Durch diese Propheten rief sein Volk zurück zu ihm. I przez tych dwóch proroków on wzywał swój naród, aby odwrócili się od bałwanów do Niego. Unser Herr Jesus hat viele Zeichen und Wunder getan. Również i nasz Pan Jezus uczynił wiele znaków i cudów. Nicht für sich, für seinen eigenen Genuss. Nie czynił tego dla siebie albo dla swojej własnej przyjemności, sondern für das Wohl von anderen. Ale czynił to dla dobra innych i dla wychwalenia Boga. I te znaki i cuda również potwierdzały to, że On jest tym obiecanym Mesjaszem. Aber wir sehen mehrmals in den Evangelien, dass das Volk die Zeichen und Wunder sehen wollte, aber sie haben nicht an ihn geglaubt. I wielokrotnie w Ewangeliach o tym czytamy, że ten naród chciał oglądać znaki i cuda, ale zasadniczo w Niego samego nie chcieli uwierzyć. Und dann auch in der Apostelgeschichte finden wir noch Zeichen und Wunder. Również i w Księdze Dziejów Apostolskich znajdujemy opisane znaki i cuda. Das neue Evangelium, das verkündet wurde, es war ja ganz anders von dem Gesetz. Gdy była głoszona ta nowa Ewangelia, która całkowicie różniła się od znanego im zakonu. Es war die frohe Botschaft der Gnade Gottes. Było to te radosne poselstwo o łasce Bożej. Und ja, die Juden hätten sagen können, wir haben ja Gottes Gesetz, das hat uns Mose gegeben. I Żydzi mogli powiedzieć, my mamy przecież swój zakon, który został nadany przez Mojżesza.
Aber das wurde jetzt auf Seite gestellt und die frohe Botschaft wurde verkündet. Ale ten zakon został teraz odstawiony na bok, a była głoszona ta dobra nowina. Und auch für die Heiden war diese Botschaft etwas ganz Neues. Również i dla pogan ta te radosne poselstwo głoszone było rzeczą całkowicie nową. Warum sollten sie ihre Religion aufgeben, um dieses Evangelium zu glauben? Dlaczegoż tu mieliby oni rezygnować ze swoich religii, aby uwierzyć w tą Ewangelię? Bis das Wort Gottes vollständig war, gab es viele Zeichen und Wunder. Dopóki Słowo Boże nie było spisane do końca i dopełnione, to działy się znaki i cuda. Aber jetzt haben wir das ganze Wort Gottes und das spricht zu unseren Herzen. Ale teraz my mamy w ręku całe Słowo Boże i to ono przemawia do naszego serca. Gott ist souverän. Er kann heute noch Zeichen und Wunder tun. Bóg jest suwerenny i on może i dzisiaj czynić znaki i cuda. Aber er braucht nicht mehr zu bestätigen, dass das Evangelium von ihm kommt. Ale on nie musi już tego potwierdzać, że ta Ewangelia pochodzi właśnie od niego. Er hat uns sein Wort gegeben. Wenn wir sein Wort nicht glauben wollen, wie glauben wir denn durch andere Dinge? On nam darował swoje słowo. Jeżeli my nie chcielibyśmy uwierzyć jego słowu, to jakże moglibyśmy uwierzyć przez jakieś inne rzeczy? Herr Jesus deutet dies schon in Lukas 16 an. Pan Jezus już to przepowiedział w Łukasza w 16 rozdziale. Spricht von dem armen Bettler Lazarus, der in den Schoß Abrahams genommen wurde, als er starb. On mówi tam podobieństwo o tym nędzarzu, Łazarzu, który został po śmierci przeniesiony na łono Abrahamowe. Und von diesem reichen Mann, der auch starb und dann gequält wurde in der Hölle. I również w tym podobieństwie oglądamy tego bogatego człowieka, który też zmarł i został przeniesiony w miejsce mąk do piekła. Albo lepiej powiedziawszy, został przeniesiony do Hadesu. I już nikt nie mógł temu mężowi pomóc. Gdyż istnieje ogromna przepaść pomiędzy tymi dwoma miejscami. I nikt nie może z jednej strony przejść na drugą stronę. Die Schrift sagt uns nichts von einem Fegefeuer, wo man rauskommen kann. Słowo Boże nam nic nie mówi na temat czyśćca, z którego można by było kiedyś wyjść. Und dieser Mann ist dann ganz besorgt für seine fünf Brüder. Ten człowiek był bardzo zatroskany o swoich pięcioro braci. Manche sagen heute, ja, wenn ich zur Hölle gehe, werden meine Freunde auch da sein. Wir können so eine gute Zeit zusammen haben. Niektórzy ludzie mówią w następujący sposób. Jeżeli ja pójdę do piekła, to również i do piekła trafią moi przyjaciele. Potem będziemy mieli dalej wspaniały czas. Das geht absolut nicht. Nie, tak się absolutnie nie stanie. Die Hölle wird ein Platz sein von äußerster Finsternis. Gdyż piekło jest to miejsce, w którym panują najgęstsze ciemności. Wo man das Geschrei hören wird, aber keinen sehen kann. Gdzie będzie człowiek słyszał krzyk innych, ale nikogo nie będzie widział. Dieser Reiche sagte, ja, schick doch den Lazarus zu meinen Brüdern, damit sie nicht an diesen Ort kommen.
I ten bogacz powiedział, poślij też i Łazarza do moich braci, aby oni nie przyszli na to miejsce, gdzie ja jestem. Und ihm wurde gesagt, sie haben Mose und die Propheten. Lass sie hören. I otrzymał odpowiedź, oni mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Und wenn sie nicht glauben, was Gott in seinem Wort gesagt hat, dann glauben sie auch nicht, wenn jemand aus den Toten zu ihnen zurückkommen würde. Jeżeli oni nie wierzą w to, co Bóg powiedział w swoim słowie, to również i nie uwierzą, jeżeli by nawet ktoś powstał z umarłych. Das Wort Gottes ist sehr, sehr wichtig. Słowo Boże jest bardzo, bardzo ważne. Da finden wir die frohe Botschaft. Tam znajdujemy to radosne poselstwo. Gott redet heute durch sein Wort. I Bóg przemawia jeszcze dzisiaj przez swoje słowo. Zeichen, die er den Kranken tat. Ja, sie hatten Neugier, wollten manches sehen. Tak, te znaki, które on czynił nad chorymi, one pociągały wielu ludzi i wielu chciało go oglądać. Aber vor dem das Kapitel zu Ende kommt, gehen sie schon weg. I zanim ten szósty rozdział się zakończy, czytamy o tym, jak ludzie zaczynają od niego odchodzić. Bis Ende des Kapitels sind die meisten weggegangen und die Apostel bleiben noch. Pod koniec tego rozdziału oglądamy, że większość ludzi odeszła, a pozostała tylko garstka apostołów. Aber wir sehen hier in Vers 3, dass Jesus auf dem Berg sitzt und ist da mit seinen Jüngern. W wierszu trzecim oglądamy, że Jezus jest na górze razem ze swoimi uczniami. Und es ist Frühling. Das Passa ist nahe, das Fest der Juden. A była wiosna, gdyż przybliżała się Pascha, święto żydowskie. Im dritten Buch Mose finden wir die Feste Jehovas. W trzeciej księdze Mojżeszowej mamy opisane te święta Jehowy. Aber hier im Johannes Evangelium sind diese Feste des Herrn Feste der Juden geworden. Ale tu oglądamy w Ewangelii Jana, że te święta pańskie stały się już tylko świętami żydowskimi. Und die Gefahr besteht heute auch noch. I takie niebezpieczeństwo również istnieje dzisiaj. Dass das, was Gott uns gegeben hat, że to, co nam Bóg podarował, zu Festen der Menschen werden. Stanie się świętem czysto ludzkim. Der Herr Jesus sieht diese große Volksmenge um ihn her. A Pan Jezus widział ten wielki tłum ludzi wokoło Niego zgromadzonych. Und er möchte ihr Herzen sättigen, nicht nur ihr Bäucher. On chciał nasycić ich serca, a nie tylko ich brzuchy. Der Herr Jesus hatte viel Eingefühl und Mitgefühl für diese Leute, die ihm folgten. Pan Jezus cechował się delikatnymi uczuciami i miał wiele współczucia dla zgromadzonych ludzi. Er spricht zu einem seiner Jünger, Philippus. I powiedział do jednego ze swoich uczniów, do Filipa. Philippus scheint etwas mit Mathematik zu tun gehabt, hatte. Wydaje się, że Filip był obeznany ze sprawami matematyki. Ja. Er sagt, woher sollen wir Brote kaufen, damit diese essen? Pan zapytał go, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść. Wenn einer kommt und will dem Herrn zuhören, will ihn sehen, will ihm nahe sein,
Der Herr möchte ihn weisen. Ten, kto przychodzi do Pana Jezusa i chce Go oglądać i chce być w Jego bliskości i chce być posilany, temu Pan daruje pokarm dla niego odpowiedni. Sie waren in einer Wüste hier. Oni znajdowali się na pustyni. Eine Frau und ich waren vor 11 Jahren in Israel. Ja i małżonka byliśmy przed 11 laty w Izraelu. Konnten einige Tage bei Geschwister sein und dann einige Tage einen Tour machen. Kilka dni mieszkaliśmy u wierzących, a następne kilka dni mogliśmy zrobić wycieczkę objazdową. Und wir wurden auch an die Stelle gebracht, wo man glaubt, dass dieses geschehen ist. I byliśmy przywiezieni na to miejsce, w którym ludzie przypuszczają, że właśnie działo się to zdarzenie opisane w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Der Berg geht etwas steil hoch von dem See. Ta góra dość stromo wznosi się od brzegów jeziora. Und es ist keine Stadt gerade in der Nähe. Nie ma tam w pobliżu żadnego miasta. Und man kann sich gut vorstellen, wenn man mal da ist, wie dies eigentlich geschehen ist. I gdy tam się jest, na tym miejscu, można sobie bardzo łatwo to wyobrazić, to, co tutaj czytaliśmy, opisane w tym 6 rozdziale. Aber man sieht, dass es auf dem Herzen des Herrn war, etwas für diese Leute, die etwas Interesse zeigten, zu tun. I widzimy, jak wyraźnie to leżało Panu na sercu, aby coś uczynić dla tych ludzi, którzy chociaż trochę chcieli widzieć Jego. Er stellte eine Frage, die Philippus antworten konnte, aber Philippus gab nicht die Antwort, die der Herr Jesus suchte. Filip na postawione pytanie potrafił odpowiedzieć, ale nie była to odpowiedź, jakiej oczekiwał Pan Jezus. Philippus hätte sagen sollen, Herr, du kannst, du vermögst, diese Leute zu sättigen. Du alleine. Wir können das nicht mit menschlichen Mitteln tun. Filip miał w tym miejscu odpowiedzieć, Panie, to tylko Ty jedynie jesteś w stanie tych ludzi nakarmić, bo my naszymi ludzkimi metodami czy środkami nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Er guckte umher. On rozejrzał się wokoło. Schätzte, wie viele Leute es wären. Ocenił mniej więcej, ile byłoby tam ludzi zgromadzonych. Und sagte, für 200 Denare Brote reichen nicht für sie aus, dass jeder ein wenig bekomme. I daje odpowiedź, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Jeder ein wenig. Każdy odrobinkę. Und 200 denar, wie viel war das denn? A 200 denarów, jaka to była wartość wtedy? Ein denar war ein Tageslohn für einen gewöhnlichen Arbeiter. Jeden denar to było wynagrodzenie jednego dnia zwykłego pracownika fizycznego. Das war dann eigentlich der Lohn für 8 Monate Arbeit für einen Mann. A więc 200 denarów to było wynagrodzenie 8 miesięcy pracy jednego pracownika. Das war eine große Summe Geld für die Jünger. A więc dla uczniów była to niewyobrażalnie wielka kwota pieniężna. Und er sagt, so eine große Summe ist nicht genug, dass jeder etwas, ein bisschen haben kann. I od razu powiedział, że ta wielka suma pieniędzy nawet nie wystarczy, aby każdy miał tylko odrobinę. Und so denkt der Mensch. Tak w ten sposób myśli człowiek. Aber Vers 6 ist sehr schön. Ale wiersz 6 jest bardzo piękny. Der Herr fragte den Philippus nicht, weil er nicht wusste, was er tun sollte. Pan nie pytał z tego powodu Filipa, bo nie wiedział, co miał uczynić. Er fragte, um Philippus zu prüfen.
On pytał, aby wystawić Filipa na próbę. Und manchmal kommen Fragen an uns, um uns zu prüfen. Również czasami my dostajemy takie pytania, abyśmy byli wypróbowani. Gedenken wir was mit menschlichen Mitteln fertig zu bringen, oder wollen wir uns ganz auf ihn werfen? I wtedy okazuje się, czy chcemy czegoś dokonać za pomocą środków ludzkich, czy całkowicie chcemy się oddać, czy rzucić się na Niego. Herr Jesus wusste, was tun wollte. A Pan Jezus wiedział, co chciał uczynić. Ihm ist kein Problem zu groß. Dla Niego nie ma problemu, który by był za wielki. Weiß, was tun will. On wie, co On chce uczynić. Wusste auch, weswegen in diese Welt gekommen war. On wiedział również, i z jakiego powodu przyszedł też i na ten świat. Sein Weg führte zum Kreuz. Jego droga prowadziła na krzyż. Und das wusste von vorne an. A o tym on wiedział już od samego początku. In diese Welt kommend, sagt siehe, ich komme deinen Willen zu tun, o Gott. I przychodząc na ten świat, on powiedział: oto przychodzę, aby czynić wolę Twoją, o Boże. Menschen schreiben, als 12 Jahre alt wurde, wurde sich etwas bewusst, wer eigentlich war. Ludzie piszą w opowiadaniach, że jak miał 12 lat, to sobie uświadomił, kim on w zasadzie jest. Das ist eine ganz falsche Idee. Ale to są całkowicie błędne idee ludzkie. Wusste, wer war. Wusste, was tun wollte hier. Wusste, wozu in die Welt gekommen war. On wiedział od samego początku, kim on jest i po co tutaj przyszedł na ten świat. I dla kogo ma to dzieło dokonać na świecie. I teraz oglądamy coś bardzo pięknego. Andreas, der den Simon Petrus zuerst zum Herrn gebracht hatte, bringt hier einen Knaben, einen Jungen. Widzimy tutaj Andrzeja, który przyprowadził kiedyś Szymona Piotra do Pana Jezusa. On zauważył w tłumie tych ludzi pewnego małego chłopca. Czytaliśmy, że to był przecież wielki tłum ludzi. 5000 mężów, a do tego przecież były tam niewiasty i dzieci. Hier war ein Junge, der Interesse an dem hatte, was der Herr Jesus tat und lehrte. Tu mamy przed sobą chłopca, który był zainteresowany tym, co Pan Jezus czyni i co on mówi. Andreas sagt, es ist ein Knabe hier, der 5 Gerstenbrot und 2 Fische hat. Andrzej powiedział: tutaj jest chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Sagt nicht, ein Junge da am Rand der Volksmenge spielt mit anderen Jungens, sind mitgekommen und hat etwas. On nie powiedział, że jeden z chłopców, który na skraju tego tłumu bawi się z innymi chłopcami i przyszedł razem z nimi, że to o tamtego chodzi. Es ist gut da zu sein, wo der Herr ist. Nie, właśnie jest dobrze być blisko w tego miejsca, gdzie jest Pan. Dieser Junge war durch diese Menge gekommen und war da, wo der Herr war. Ten mały chłopiec, on przecisnął się przez tłum, aby być blisko Pana. Hatte die Frage gehört, die der Herr dem Philippus gestellt hatte. On też słyszał to pytanie, które Pan postawił Filipowi. Und in seinem Herzen dachte ich gebe ihm, was ich habe, ich gebe es ihm ganz und gar.
I on już w swoim sercu musiał pomyśleć, ja oddam wszystko to, co posiadam, całkowicie i w pełni, i chętnie. Andreas, der Jünger, sagt, was ist dies für so viel? Andrzej, ten uczeń pański, powiedział, lecz cóż to jest na tak wielu? 5 Gerstenbrote. 5 chlebów jęczmiennych. Es waren anscheinend nicht große, dicke Brote. Wiemy, że to nie były wielkie, grube chleby. In den Ländern hat man, was wir in unserem Land Pita nennen. Es sind so kleine Brote, ganz dünn, und man kann etwas da rein tun oder zusammenfalten. W tych rejonach zwyczajowo piecze się takie chleby, które nie są wielkie, mniej więcej wielkości dłoni męskiej, grubości 2-3 centymetrów, które można jeszcze złożyć, a pomiędzy ten, można nazwać, grubą kromkę, włożyć jeszcze coś do środka. Możemy to porównać z bułeczką. Aber wenigstens sind sie nicht größer wie die Brötchen. Wprawdzie inaczej wyglądają niż nasze bułki, ale z pewnością nie są większe niż te bułki nasze. Vielleicht hatte die Mutter dieses Jungens dem Jungen etwas mitgegeben, damit etwas zu essen hätte während des Tages. To może matka dała temu chłopcu prowiant na drogę, aby miał co jeść w ciągu całego dnia. Er stand nah genug am Herrn, dass das Gespräch zwischen dem Herrn und Philippus gehört hatte. I ten chłopiec stał w wystarczającej odległości od Pana, aby usłyszeć tą rozmowę Pana z Filipem. Es ist ein Knabe hier, sagt Andreas. A Andrzej powiedział, tutaj jest chłopiec. Und es freut mich immer, wenn ich in Versammlungen bin, und Kinder auch da sehe. I bardzo mnie to cieszy, gdy przyjeżdżam do zgromadzeń, a tam również znajdują się dzieci. Und oft sind die Herzen der Kinder mehr für den Herrn offen als wie Erwachsene. I bardzo często serca dzieci są bardziej otwarte dla Pana niż u nas dorosłych. Philippus hatte gesagt, ja Herr, unmöglich. Filip powiedział, ach Panie, to jest niemożliwe. Wir müssten so viel Geld haben, und dann wusste auch nicht, wo das Brot eigentlich herkommen sollte. On wyliczył, ile by musieli mieć pieniędzy, ale w zasadzie to on nie wiedział, skąd za taką wielką sumę pieniędzy miałby kupić tego chleba. Offensichtlich dachte nicht, wie der Herr dachte. I najwyraźniej on nie myślał w ten sam sposób, jak myślał Pan. Er sagte, für 200 denar Brot reichen nicht für sie aus, dass jeder ein wenig bekomme. Za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby tylko każdy z nich odrobinkę otrzymał. Der Herr möchte nicht nur ein wenig Segen jedem geben. A Pan nie chciałby darować każdemu tylko troszeczkę, odrobinkę błogosławieństwa. Er möchte reichlich besegnen. On chce obficie błogosławić. Aber die Jünger dachten nur, ja, es ist doch fast unmöglich. Wir haben nichts und können uns auch nichts leisten. A uczniowie myśleli w ten sposób, to jest prawie niemożliwe, my przecież nic nie posiadamy, a nawet nie jesteśmy w stanie coś załatwić w tej sprawie. Anderswo lesen wir, dass sie ihm sagten, du musst doch die Volksmenge wegschicken. W innym opisie ewangelicznym tego samego zdarzenia czytamy o tym, że radzili Panu Jezusowi rozpuść ten lud, aby nakupili sobie żywności.
Diese Begebenheit finden wir in allen vier Evangelien. To zdarzenie mamy opisane we wszystkich czterech Ewangeliach. Und in jedem, jedes Evangelium gibt uns etwas weitere Einzelheiten darüber. A każda z tych Ewangelii podaje nam kilka innych szczegółów dotyczących tego zdarzenia. Johannes ist der, der über diesen Jungen uns berichtet. Jan jest tym, który nam tutaj opowiada o tym chłopcu mającym chleby. Fünf Gerstenbrote, zwei Fische. Pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Anderswo lesen wir, es waren kleine Fische. W innym opisie ewangelicznym czytamy dwie małe rybki. Es waren keine großen. To nie były ogromne ryby. Aber das genügte. Ale to wystarczało. Es wurde in die Hand des Herrn gelegt. Gdyż one zostały włożone w dłonie naszego Pana. Und wir lesen, dass Jesus sprach, lass die Leute sich lagern. I czytamy dalej, że Pan Jezus rozkazał, aby ludzie sobie usiedli. Dann lesen wir, dass viel Gras da war. I czytamy, że było dużo trawy na tym miejscu. Das findet man nicht an jedem öden Ort. Czegoś takiego nie znajdujemy na każdym pustynnym miejscu. Aber hier konnten sie sich hinsetzen. Ale w tym akurat miejscu oni mogli wygodnie rozsiąść się. Und der Herr ist auch ein Gott der Ordnung. A Pan również jest Bogiem porządku. Anderswo lesen wir, dass sie sich in Gruppen von 50 und 100 hinsetzten. W innym opisie ewangelicznym czytamy o tym, że usiedli w grupach po 50 i po 100 osób. Sie sollten sich hinsetzen. Oni mieli usiąść. Sie sollten bedient werden. I teraz oni mieli być obsługiwani. Es war nicht eine Frage, dass jeder sich was greifen sollte. Tu nie chodziło o to, aby każdy sam chwytał za to jedzenie, czy starał się o to jedzenie. Und wenn wir was vom Herrn haben möchten, ist Ordnung auch in Ordnung. A jeżeli my chcemy coś od Pana otrzymać, to z pewnością na miejscu jest, jeżeli będzie się to działo w porządku. Der Herr Jesus nimmt diese Gerstenbrote. Gerstenbrote waren eigentlich die Speise der armen Leute. I Pan Jezus bierze te chleby jęczmienne, a chleby jęczmienne to był pokarm najbiedniejszej ludności. Es waren keine Weizenbrote. To nie były chleby pszenne. Gerstenbrote. Jęczmienne chleby. Und er dankte öffentlich. I teraz Pan publicznie podziękował za ten pokarm. Der kleine Junge hatte nicht gesagt, ich habe fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Ich gebe dem Herrn Jesus drei der Gerstenbrote und den größten der Fische. Ten mały chłopiec nie powiedział do Pana Jezusa, ja daję Tobie trzy chleby jęczmienne i jedną z tych ryb, tą największą. Dann hat er wenigstens etwas und ich hab etwas. Bo wtedy ja sobie coś zachowam, będę miał trochę i Tobie też dam. Nein, alles wurde in seine Hände gegeben. Nie, tutaj czytamy, że wszystko było włożone w jego dłonie. Andreas sagt, was ist das für so viele? Andrzej powiedział, cóż to jest dla tak wielu? Der Herr Jesus dankt Gott dafür. A Pan Jezus podziękował Bogu za to. Seine Gedanken, seine Wege sind viel höher als die unseren. Jego myśli i jego drogi są o wiele wyższe niż nasze. Wir mögen auch sagen, was kann ich tun? Może i my też moglibyśmy powiedzieć, cóż ja mogę uczynić? Was hab ich, dass ich ihm geben kann? Cóż ja posiadam, co mógłbym jemu dać? Wir mögen es als Erwachsene fragen.
Możemy tak czytać, możemy tak mówić jako dorośli. Und Kinder mögen auch fragen, was kann ich für den Herrn Jesus tun? Ale również i dzieci mogą pytać, co ja mogę uczynić dla Pana Jezusa. Ja für das Kleinste, das wir tun können, was in unseren Augen nichts ist und in den Augen anderer auch nichts ist. Wenn es für den Herrn getan wird, er ist dankbar dafür. Nawet ta najmniejsza rzecz, która w naszych oczach wydawałaby się nieznaczna, nawet i w oczach innych ludzi byłaby nieznacząca, to jeżeli dajemy to z ochotnego serca dla Pana, to dajemy Mu wszystko. Sollten nie denken, ja, ich habe nicht genug für ihn. Nigdy nie myślmy tak, nie mam wystarczająco dużo, aby Jemu dać. Er spricht in den Psalmen, dass das Vieh auf 1000 Hügel ihm gehört. On powiedział w psalmach, że wszelki zwierz na tysiącach gór należy do mnie. Und das Silber und das Gold. Jak również srebro i całe złoto. Ich glaube, wir lesen nur einmal, dass der Herr sagte, das brauche ich. Jak wydaje mi się, tylko raz czytamy w Słowie Bożym, że Pan powiedział tylko raz, że tego ja potrzebuję. In seiner Gnade benutzt er uns und auch das, was wir ihm geben können. Ale to On w swojej łasce używa nas i wszystko to, co my z ochotnego serca chcemy Mu dać. Alles kommt ja von seiner guten Hand. Bo przecież wszystko to i tak pochodzi z Jego dobrej ręki. Selbst, dass wir atmen können, dass wir leben, ist seine große Güte. Nawet i to, że my możemy oddychać i możemy żyć, to jest objawem Jego wielkiej dobrotliwości. Wir können ihm das geben, wir können für ihn das tun, was er uns ermöglicht. My możemy mu to podarować i możemy to dla niego uczynić, co on nam udzielił i co on nam umożliwia. Und er ist dafür dankbar. I on będzie za to wdzięczny. Ja, als er sprach, was er benötigte. W tym miejscu, w którym on powiedział, czego potrzebuje, das war ein Eselfüllen nach Jerusalem zu reiten. To właśnie chodziło o tą oślicę, na której miał wjechać do Jerozolimy. A tak, to zawsze oglądamy Pana Jezusa idącego pieszo. Albo przepływającego jezioro w łodzi. Ale raz tylko w swoim życiu jechał na oślicy, a w dodatku była to wypożyczona. On jest przecież tym wielkim stwórcą i podtrzymującym słowem swojej mocy cały wszechświat. Und er dankt für 5 Gerstenbrote und 2 kleine Fische, die er von einem Jungen. A teraz widzimy, jak on dziękuje za te 2 chleby jęczmienne i 2 małe ryby, które otrzymał od tego małego chłopca. Und auch heute ist er dankbar für alles, was er uns ermöglicht für ihn zu tun. I dzisiaj on jest zawsze wdzięczny za to, co my dla niego uczynimy, co w zasadzie on nam umożliwił, abyśmy uczynili. Für ihn und die seinen. Dla niego i dla tych, którzy są jego własnością. Und sogar für ihn im Evangelium andere zu erreichen.
A może w Ewangelii, czy głoszonej dla Niego, aby innych do Niego przyprowadzić. Als der Herr Jesus nun gedankt hatte, teilte diese Brote. Machte sie in noch kleinere Stücke. Gdy podziękował, to rozdzielił te chleby, dzieląc je na mniejsze jeszcze kawałki. To auch diese Fische. Die Jünger, man sieht es in den anderen Evangelium, die Jünger konnten es den Leuten bringen. I również podzielił te ryby, a w innych opisach ewangelicznych czytamy, że uczniowie roznosili to pomiędzy ludźmi. Jedes Mal, wo sie ein Korbvoll an die Leute geteilt hatten und zurückkamen, da gab es noch mehr. I za każdym razem, gdy pełny kosz roznieśli wśród ludzi i wrócili do niego z powrotem, to oczekiwała na nich jeszcze większa ilość pożywienia. Wir sehen in, am Ende Vers 11, dass sie so viel, wie sie wollten, essen konnten. I czytamy pod koniec 11 wiersza, że mogli najeść się tyle, ile chcieli. Der Herr Jesus hat keine Begrenzungen an Möglichkeiten. Von seiner Seite aus. Dla Pana Jezusa nie ma żadnych ograniczeń w Jego możliwościach, z Jego strony patrząc. Die Begrenzungen kommen von uns aus. Te ograniczenia zwykle pochodzą od nas samych. Er möchte reichlich segnen. On chce obficie błogosławić. Er tut's so oft. I On to czyni tak często. Und dann lesen wir in Vers 12, als sie aber gesättigt waren. I dalej czytamy w 12 wierszu, a kiedy się nasycili. Er hatte ihre Bedürfnisse ganz gestillt. On zaspokoił ich potrzeby całkowicie. Und dann spricht zu seinen Jüngern, dass sie die übrig gebliebenen Brocken sammeln sollten. A następnie powiedział do uczniów, pozbierajcie pozostałe okruchy. Dass er sagt, dass nichts verdirbt. I dodaje, aby nic nie przepadło, nie zniszczyło się. Er hat Gott dafür gedankt. On za to podziękował Bogu. Und es war mehr übrig geblieben, wie sie zuerst hatten. I widzimy, jak więcej pozostało tych resztek, niż na początku było do dyspozycji. Aber wenn so Stücke Brot und Stück Fisch übrig geblieben waren, sollte man das nicht wegwerfen. Ale jeżeli pozostały kawałki chleba i kawałki ryby, to nie należy tego wyrzucać. In Amerika, wo ich wohne, wird leider viel weggeworfen. W Ameryce, gdzie ja mieszkam, niestety bardzo dużo się wyrzuca żywności. Man muss sich schämen. I musimy się tego wstydzić. Gott gibt so reichlich, Bóg daje tak obficie, und dann wird vieles weggeworfen. A wiele jest wyrzucane. Manche wollen es nicht aufbewahren. Wielu ludzi nie chce przechowywać pożywienia dalej. Ja, man muss sich dran erinnern, die meisten Leute in dieser Welt geben Gott nicht Dank. Für das, was ihnen gibt. Ale i też musimy o tym wspomnieć, że większość ludzi żyjących na tym świecie nie dziękuje Bogu za to, co On im daruje. Sie schätzen es nicht als von ihm kommend. I nie cenią tego, co przychodzi od Niego. Wir sollten nie vergessen, woher unsere Speise kommt. My nie zapominajmy nigdy, skąd nasz pokarm pochodzi. I powinniśmy być wdzięcznymi. A to, za co podziękowaliśmy, nie powinno być wyrzucane. Das zeigt keine wirkliche Dankbarkeit.
gdyż to objawia brak wdzięczności w stosunku do naszego Pana. Ja, sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe. Tak, poszli pozbierać i napełnili 12 koszów. 12 Handkörbe, einen für jeden der Jünger. 12 ręcznych koszów, po jednym koszu dla każdego z uczniów. Ein kleiner Andenken an dies Geschehnis. To była taka mała pamiątka tego potężnego zdarzenia. Der Herr hatte alle gesättigt. Pan wszystkich nasycił. Sie wollen ihn sogar zum König machen. Oni chcieli nawet go uczynić królem. Die meisten Könige, die meisten Regierungen fordern Steuer von ihrem Volk. Większość rządów albo większość królów, oni żądają zapłaty podatków od swojego narodu. Und manches, das man so zahlen muss, wird eigentlich verschwendet. A wiele z tych zapłaconych podatków jest roztrwaniane. Hier war einer, der ein klein wenig nehmen konnte und es vermehren konnte, dass jeder gesättigt wurde. A tu oglądamy kogoś takiego, który wziął małą ilość, rozmnożył ją ogromnie, aby wszyscy mogli być nasyceni. Hier war einer, der gab. Tutaj oglądamy kogoś, kto daje. Er war dankbar für was ihm gegeben wurde, aber er gab so viel mehr. On był wdzięczny za to, co niewiele otrzymał, ale o wiele więcej on sam dalej darował. Man kann wohl verstehen, dass sie ihn dann zum König machen wollten. I z pewnością można to zrozumieć, że chcieli go obwołać królem swoim. Einer, der sie täglich speisen könnte. A kogoś takiego, który codziennie by ich żywił. Aber das wollte der Herr nicht. Ktoś taki, który by ich codziennie żywił, ale tego nie życzył sobie Pan. Gott wird ihn eines Tages zu König machen. Bóg pewnego dnia uczyni go królem. Wir lesen das im zweiten Psalm. O tym czytamy w drugim psalmie. Das Königtum aus der Hand des Menschen zu nehmen, ist was ganz anderes als aus der Hand Gottes zu empfangen. Wziąć panowanie królewskie z rąk ludzi to całkiem coś innego, jak otrzymać to panowanie z ręki Bożej. Und es ist traurig zu sehen, wie sie in Vers 30 zu ihm sagen, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben. Jakże jest smutne, gdy w tym samym rozdziale, w 30 wierszu czytamy, rzekli tedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Er hatte soeben mehr wie 5000 gespeist und sie sagen, unser Väter aßen das Mann in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Dopiero co przed chwilą nakarmił ponad 5000 ludzi, a tutaj takie pytanie i w dodatku jeszcze słowa. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Tak to mówili, jak gdyby ta manna rzeczywiście pochodziła od Mojżesza. Jezus sagt in Vers 32, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. A Pan Jezus musiał im odpowiedzieć w 32 wierszu, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Sie freuten sich leibliche Brote, ja, sie freuten sich über die Brote, die sie essen konnten, und das Brot aus dem Himmel, von dem er sprach, was er ja selbst ist,
das wollten sie nicht. Oni cieszyli się z tego chleba, którym mogli się najeść, ale ten chleb z nieba, którym on osobiście był, tego oni nie chcieli. Und ehe dem das Kapitel zu Ende kommt, sind alle weggegangen. I zanim zakończy się ten szósty rozdział, oglądamy, jak wszyscy od niego odeszli. Sie sagen in Vers 60, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? I w 60. wierszu w drugiej połowie czytamy: twarda to mowa, któż jej słuchać może? Und seine Jünger selbst stoßen sich dran. Nawet jego właśnie uczniowie też byli tym zgorszeni. Wir lesen in Vers 66, von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. I dlatego czytamy w 66. wierszu: od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Und der Herr stellt den Zwölfen die Frage: wollt ihr etwa auch weggehen? Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Für manche ist der Weg des Herrn und das Wort des Herrn zu viel. Dla niektórych iść drogą Pana i słuchać Jego słowa, to jest za dużo. Sie suchen sich lieber etwas anderes. I wyszukują sobie coś innego. Und das fühlt der Herr. A to czuje Pan. Man kann verstehen, dass sein Herz ganz gerührt war. I dlatego możemy to dobrze zrozumieć, że jego serce było do głębi wstrząśnięte. Wollt ihr etwa auch weggehen, fragt er. Czy i wy też chcecie odejść? Tak ich się zapytał. Wie schön ist die Antwort des Petrus. I jak piękna jest tutaj odpowiedź Piotra. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Man erlebt oft, dass sogar Christen weggehen von der Versammlung, wo man sich um den Herrn schart. Często to się przeżywa, że i wierzący chrześcijanie odchodzą od zgromadzenia, które gromadzi się wokoło Pana. Man sucht etwas anderes. Szuka się czegoś innego. Der Weg ist zu schmal. Droga jest dla nich za wąska. Es gibt nicht genug Leben da. Ach, mówi się, tam tak mało jest życia. Da, wo der Herr seine Gegenwart verheißt, wo er in der Mitte ist. Tam, gdzie on swoją obecność przyobiecał i znajduje się pośrodku zgromadzonych. Was könnten wir eigentlich mehr wünschen? To czegoż innego moglibyśmy sobie jeszcze życzyć? Man geht von einem Ort zum anderen oft. I często tacy ludzie wędrują z jednego miejsca na drugie. Und das betrübt das Herzen des Herrn. A jak to bardzo zasmuca serce Pana. Petrus gibt die richtige Antwort. Zu wem sollen wir gehen? Nicht wohin sollen wir gehen, aber zu wem? I Piotr daje tutaj tą właściwą odpowiedź. Do kogoż pójdziemy? On nie mówi, gdzie pójdziemy, tylko do kogoż. Und das ist auch noch richtige Frage heute. I takie pytanie jest również właściwym pytaniem na czas obecny dzisiaj. Von dem kleinen Jungen wurde gesagt, da ist ein Knabe hier. O tym małym chłopcu było powiedziane, że jest chłopiec tutaj. Er war da, wo der Herr war, wo er ihn hören konnte.
On był tam, gdzie był Pan, tak niedaleko, że mógł słyszeć Pana. Und das sprach sein Herz an. Er wollte dem Herrn das geben, was er hatte. I to przemawiało do jego serca i chciał Panu oddać wszystko to, co posiadał. Und dafür war der Herr dankbar. A za to Pan był wdzięczny. Und hier Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. I Piotr tutaj mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Das hatten sie erfahren. Oni to doświadczyli. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Und was können wir besseres anderswo finden? A gdzież moglibyśmy znaleźć coś lepszego? Was ist besser als die Gegenwart des Herrn selbst? Cóż jest lepszego niż właśnie osobista obecność samego Pana? Er, der jedes Bedürfnis sättigen kann. Ten, który jest w stanie zaspokoić wszelką potrzebę.